Cześć, mam na imię Joanna. Rozmawiamy dzisiaj o Kostaryce. Z tej strony Piotr, witamy wszystkich. Rozmowy o podróżach z Kiribati Club. Parę słów na temat właśnie Kostaryki. Gdzie ten kraj się znajduje, jakie są jego rozmiary, ilu ludzi mieszka. No powiedzmy od razu tak, że jest to południowa część Ameryki Północnej, graniczy z dwoma innymi państwami, to jest z Nikaragłą i z Panamą. To jest mały kraj, bo wielkość, porównując tutaj do wielkości Polski, można powiedzieć, że jest sześciokrotnie mniejszy niż Polska. Zaledwie 50 tysięcy kilometrów kwadratowych. Zamieszkuje go niecałe 5 milionów mieszkańców. No i dlaczego jest taki ciekawy? Po pierwsze, położenie geograficzne. Znajduje się pomiędzy Oceanem Spokojnym i Morzem Karaibskim. No i druga rzecz, ukształtowanie powierzchni. Tak, jest to kraj górzysto-wyżynny. W większości terenu to są wulkany i większość wulkanów jest również aktywna. No i oczywiście mamy tutaj niziny, bo nad Morzem Karaibskim i nad Oceanem Spokojnym i Dolinę Centralną, w której żyje większość mieszkańców Kostaryki. Tak, tam znajduje się również stolica kraju, San Jose. No i największe miasta Kostaryki to jest właśnie Valle Central, czyli Dolina Centralna. Można dodać jeszcze, że jest to kraj, tak jak Asia mówi, wyżynno-górzysty, wulkaniczny. Są trzy duże pasma górskie i między nimi znajduje się ta właśnie Dolina Centralna. Najwyższy szczyt to jest prawie 4000 metrów. A co ciekawe, na terenie Kostaryki znajduje się aż 30 parków narodowych, także praktycznie 25% powierzchni kraju to właśnie parki narodowe. Tak, mamy parki narodowe, mamy tereny chronione, mamy rezerwaty. 1/4 powierzchni kraju, tak? Także bardzo dużo. Do Kostaryki przyjeżdżamy właśnie po naturę, po piękną przyrodę, po to, żeby się zachłysnąć i zobaczyć niesamowite okazy w postaci i fauny, i flory. Ja dodam jeszcze, że do Kostaryki też przyjeżdżamy po relaks. Mamy przecież Morze Karaibskie, mamy Ocean Spokojny i mamy źródła termalne. Tak jak już mówiliśmy, Kostaryka to jest kraj wulkanów, wiele z nich jest aktywnych. No i w wielu miejscach mamy źródła, których temperatura wody przekracza często 35-36 stopni. Można spędzić tam miło czas. Kostaryka jest krajem dla ludzi aktywnych. Ma przygotowaną wspaniale infrastrukturę właśnie dla ludzi aktywnych, czyli dobrze przygotowane raftingi na swoich pięknych, ciepłych rzekach. W wielu miejscach wśród przyrody zawieszone są liny, zjazdy na kanopi, bungee jumping, pływanie na kajakach, parki narodowe przy Morzu Karaibskim i rafa koralowa, której można tutaj snorklować. Również kursy można odbywać na desce surfingowej, pływać na dużych falach czy Oceanu Spokojnego, czy Morza Karaibskiego. Tak, ja jeszcze dodam możliwości jeżdżenia rowerem. Są trasy rowerowe, może nie takie jak w Europie, ale na pewno otoczenie jest przyjemniejsze, temperatury. No i mamy szlaki górskie. Można wejść na jeden wulkan. No i można wejść też konno w wiele miejsc. Na przykład pamiętam takie swoje wejście konno na szczyt Monteverde, na sam szczyt Lasu Chmurowego na koniach. Sama wędrówka trwa około 2,5 do 3 godzin. Jest to niesamowite przeżycie, a z samego szczytu Monteverde można zobaczyć i Morze Karaibskie, i Ocean Spokojny. Do Kostaryki można jeździć przez cały rok. Temperatura średnia to jest 22 stopnie. My najczęściej jeździmy, jeżeli jak u nas już jest listopad, grudzień, styczeń, te ciemne, chłodne miesiące, wtedy tam w Kostaryce jest akurat pora sucha. Ale mimo to kraj jest niezwykle zielony. 2000 mm opadów rocznych powodują, że z deszczem można spotkać się praktycznie przez cały rok. Także do Kostaryki jedziemy i zawsze spotka nas deszcz, ponieważ no, jest to niemożliwe, żeby ten deszcz nie padał w kraju tak zielonym. I jak już będziecie tam w Kostaryce i będziecie podziwiać tą przyrodę, wtedy pomyślicie sobie, jak już ten deszcz spadnie, no tak, no, żeby tak zielone było, no to musi padać.
Czasami pada tak, że pada tylko rano i cały dzień jest na aktywności, a czasami pada wieczorem. Także nie jest to tak, że pada przez cały dzień i nie można nic robić. No tak, klimat w Kostaryce jest zmienny, natomiast mieszkańcy Kostaryki to przeważnie ludzie biali. 1% mieszkańców to są rdzenni mieszkańcy Kostaryki, pozostali to są już potomkowie Hiszpanów. W Kostaryce mówi się w języku hiszpańskim. Ale można też się porozmawiać w języku angielskim. Kostaryka, jeżeli chodzi tutaj o kwestie edukacyjne, jeden z bardziej rozwiniętych państw regionu. Tak, w Kostaryce praktycznie nie ma analfabetyzmu. I również służba zdrowia jest na wysokim poziomie, porównując oczywiście do krajów innych, Ameryki Południowej czy Środkowej. Dlatego turysta może czuć się tutaj bardzo bezpiecznie. Sami Kostarykańczycy nazywają siebie Ticos. Nazywają tak siebie od tego, że zdrabniają słowa. No i taki właśnie mieszkaniec Kostaryki powie do ciebie: idź tam, kochaniutka, zobacz na ten pomostek, jak świeci ładnie słoneczko, a potem przyjdź na obiadek. Jest to bardzo miłe. Nazywają siebie jak najszczęśliwszymi ludźmi na świecie i są zawsze uśmiechnięci. Mieszkańcy Kostaryki to ludzie bardzo serdeczni, otwarci, bezproblemowi. Nie czuć, żeby się czymkolwiek stresowali. Zawsze uśmiechnięci, nie spieszą się, co jest bardzo ważne. Jeżeli się chcemy relaksować, to są idealne warunki i fantastyczne osoby, które możemy poznać w czasie naszej podróży. A poznajemy na naszej podróży na pewno kierowców, bo podróżujemy minibusem. Na każdym odcinku wynajmujemy sobie minibusa, czasami jest to ten sam, czasami po prostu jest to inny kierowca. Minibus jest wygodny, ale co najważniejsze, nie jedziemy nigdy długo. Te przejazdy zajmują nam około 2-3 godziny, najwyżej najdłuższy przejazd może nam zająć do 5 godzin maksymalnie. I dzięki temu każdy dzień może być wykorzystany również na jakieś fajne aktywności i na spędzenie miło czasu. Ale trzeba też coś jeść podczas tej naszej podróży. Jeżeli chodzi tutaj o kuchnię kostarykańską, główne potrawy opierają się na ryżu, fasoli, bananach, mięsie. Nie jest to może jakaś bardzo wyszukana kuchnia, ale jeżeli ktoś by chciał spróbować czegoś bardziej wykwintnego, to Kostaryka jest krajem, który ma 7 prowincji i każda prowincja ma swoją własną kuchnię. Także na wybrzeżu Morza Karaibskiego czy Oceanu można oczywiście popróbować ryb, owoców morza i ta kuchnia się już bardziej wyróżnia. Na śniadanie zamawiamy gallo pinto. Jest to dosłownie malowany kogut. A to dlatego, że właśnie to śniadanie jest bardzo kolorowe. Ma ryż z czarną lub czerwoną fasolą i oczywiście dodatki, jakaś cebula, czosnek, jajko i kawałek jakiejś kiełbaski. Także pamiętajcie, gallo pinto na śniadanie. I trzeba oczywiście spróbować kawy. Kostaryka to jeden z większych importerów kawy, a w pierwszej 15 krajów eksportujących kawę. No to jedziemy do kraju obłędnej ilości zieleni, z masą wulkanów, z pięknym Morzem Karaibskim i Morzem i Oceanem Pacyficznym. Do kraju, gdzie mówi się na co dzień Pura Vida. I taki właśnie nazwę nosi nasz program. Pura Vida to oznacza dosłownie czyste życie. I mieszkańcy Kostaryki zazwyczaj witają się w ten sposób, żegnają się w ten sposób. Może to przetłumaczyć sobie: raduj się, uśmiechaj się, żyj pełną parą. Także mieszkańcy jeszcze raz właśnie tutaj widać, jak bardzo są szczęśliwi i w ten sposób pokazują światu właśnie tym słowem, tym wyrażeniem, którego nie da się przetłumaczyć na żaden inny język. Także jedziemy do kraju podziwiać niesamowite stwory, jak na przykład leniwce. W kraju tym znajduje się przecież 3000 gatunków roślin, 100 gatunków ssaków, 400 gatunków ptaków, 120 gatunków gadów i płazów, insekty, 1000 motyli i piękne kecale, aż 1000 kecali podobno. Także żeby zobaczyć takiego kecala, to nie jest tak łatwo. No, mi się do tej pory zobaczyć kecala nie udało, ale wiele razy napotkaliśmy tukany, również kolorowe jak kecale.
Udało się zobaczyć leniwca, udało zobaczyć się wyjce. Nie udało się nam zobaczyć tapira, a też ponoć tapiry w Kostaryce występują. Także może tym razem uda się kolejnej grupie zobaczyć i to będzie ten pierwszy raz. No, leniwca uda się, też się udało zobaczyć kilka razy w drzewach, ale raz udało mi się zobaczyć go na ziemi. A żeby leniwca zobaczyć na ziemi, to jest nie lada gratka, bowiem on schodzi tylko wtedy na ziemię, kiedy się wypróżnia, a wypróżnia się tylko raz na tydzień. Także miałam szczęście. Niezwykle kolorowe żaby. Ciężko czasem je zobaczyć w naturze, ale są takie specjalne miejsca, to są ranaria, czyli zamknięte pomieszczenia, w których te kolorowe żabki są przetrzymywane. No niezwykle kolorowe. Można powiedzieć, że wszystkie kolory tęczy. Od czerwonych poprzez niebieskie, zielone, żółte, żaby o czerwonych oczach, żaby w łaty, które przypominają może nawet nasze krowy. Żaby w kropki. Żaby w kropki, tak. O czerwonych palcach, o niebieskich stopach. Są malutkie, są duże, są większe. Tak. No można czasem je zobaczyć. Ja miałam taką okazję wyjść na wycieczkę z takim przewodnikiem właśnie po takich bagnach i tam wieczorem z latarkami szukaliśmy tych żab. Natomiast żaby potrzebują być w ciemnym pomieszczeniu i te ranaria właśnie są zazwyczaj właśnie w ciemnym pomieszczeniu. Wchodzi się i specjalnym światełkiem, które jest dozwolone, podświetla się takie akwarium i ogląda się te żabki. Tak, a w naturalnym otoczeniu łatwiej natknąć się na węża, czy też pająka. Wiele razy nam się udało zobaczyć. Tarantule? Też tarantule. No jest to niezwykłe przeżycie. Ja zawsze mówię, że przewodnicy muszą znać ich skrytki, gdzie mieszkają, bo nie ma mowy. Zawsze po prostu na wycieczce wieczorem, tak zwanym night tour, zobaczymy miejsce, gdzie mieszka tarantula i często właśnie wyjdzie nam z tej swojej dziupli i po prostu pokaże się w całej okazałości. No węże to są też specjaliści od wyszukiwania węży i zawsze straszą, znaczy mówią nam, że jest bezpiecznie, Ten akurat nie jest jadowity, dokładnie. Nasza wyprawa zaczyna się w Polsce. Przylatujemy do Kostaryki, do stolicy kraju San Jose. To nie jest jakieś specjalnie ciekawe miasto. Wystarczy 2 godziny, żeby zobaczyć te największe atrakcje. Tak, dokładnie. Uciekamy najpierw do Parku Narodowego Manuel Antonio, który leży nad Oceanem Spokojnym. I tutaj będziemy odpoczywać po locie na złotej plaży pod palmami tropikalnymi. A przyglądać nam się będą kapucynki. Według jednej z gazet ten park Manuel Antonio został nazwany jednym z najpiękniejszych parków świata. Także możemy się zastanowić, czy w wielu miejscach na świecie można się kąpać w cieniu palm lasu pierwotnego. Tu właśnie odbędziemy wodne safari, będziemy płynąć wśród lasów namorzynowych w estuarium rzeki Paquita. Wśród mangrowców, które są schronieniem dla m.in. krokodyli, kajmanów, węży boa. Podczas naszej eskapady będzie można zobaczyć na pewno wiele gatunków ptaków, czy też małp, o których już wspominaliśmy. Stamtąd będziemy udawać się już w okolice Parku Narodowego Monteverde. Tak, przejazd do Parku Narodowego zajmie nam około 5 godzin. Pojedziemy minibusem, zmienimy całkowicie klimat, bo będziemy musieli wjechać na szczyt Lasu Chmurowego. To jest około 1000 metrów w górę i może być już tam chłodniej. Chłodniej, tak. I na pewno będzie wilgotniej. Las chmurowy, inaczej nazywany lasem mglistym, jest często w chmurach i na samym szczycie znajduje się właśnie rezerwat, do którego idziemy po to, żeby przejść się i zobaczyć, podziwiać właśnie tam niesamowitą florę. Oczywiście jest bujnie, zielono, ogromne paprocie, ogromne piękne rododendrony. Czujemy się tak jak tutaj w Polsce, byśmy byli w palmiarni, a to tak naprawdę tam mamy na żywo. Tak, Monteverde to jest taka baza wypadowa, bo oprócz lasu chmurowego czy lasu mglistego można też wykonywać inne aktywności. Dla bardziej aktywnych są to zjazdy
na linach rozciągniętych pomiędzy konarami drzew. Również jazda konna z podziwianiem pięknych widoków zachodów słońca. Dla bardziej spokojnych mamy inne atrakcje. Tak, są na przykład mosty wiszące, rozwieszone wśród właśnie bujnej przyrody. Można sobie po prostu chodzić, robić zdjęcia, fotografować. Ares są przewidziane wycieczki z przyrodnikiem, na przykład na ptaki albo właśnie na nocne wyjścia do lasu. I wtedy właśnie taki przyrodnik pokaże nam leniwce, tarantule, węże zwisające niczym gałęzie. Mhm. Zobaczymy również koliberki, tak? Jest to fajne miejsce, gdzie te koliberki możemy podziwiać. No właśnie, odnośnie kolibrów, to w wielu miejscach są zawieszone takie specjalne pojemniki z wodą, można to nazwać poidłem, gdzie kolibry podlatują i tym dzióbkiem swoim celują w taki otworek plastikowego kwiata, że piją tą wodę. Niesamowite zwinne ptaszki. Miejscowość La Fortuna słynie jeszcze z tego, że znajdują się tam źródła termalne. Moim zdaniem jedne z najpiękniej położonych źródeł termalnych na świecie. Zaryzykuję takie stwierdzenie. W okolicy wulkanu Arenal, którego można od świtu do zmierzchu podziwiać. No i w otoczeniu niezwykle pięknej przyrody. Także piękne miejsce na relaks. Można tam spędzić cały dzień. A jak już się zrelaksujemy, to czeka nas przygoda. Możemy wziąć udział w emocjonującym raftingu rzeką Pacuare. Taki rafting jest dla każdego, nawet osoby, które nie miały wcześniej doświadczenia. Poziom emocji zależy oczywiście od poziomu wody w rzece i czasami od wyobraźni organizatorów, bo potrafią spłatać czasami małego figla. Po raftingu docieramy już do Puerto Viejo, a ci, którzy w takim raftingu nie chcą brać udziału, dotrą do Puerto Viejo oczywiście drogą lądową. Puerto Viejo to mała miejscowość nad Morzem Karaibskim, znaczy dosłownie stary port. A przyjeżdża tam duża masa surferów, bowiem miejscowość znana jest z wielkiej fali, Salsa Brava. Tak, tam też organizujemy wycieczkę rowerową do Parku Narodowego Cahuita. Jedziemy rowerami wzdłuż wybrzeża. Można zobaczyć, jak wyglądają te długie, piaszczyste, karaibskie plaże. Kolorowe. Kolorowe, tak. I taka wycieczka 20 km na rowerze na pewno nikomu nie wyjdzie na złe. Rowery są bardzo fajne, wygodne, z koszyczkiem. A co najważniejsze, jadąc na takim rowerze podziwiamy wkoło niesamowicie bujną przyrodę, kolorowe właśnie kwiaty. I to jest takie właśnie pierwsze. Kolory zieleń i jeszcze niezwykłe zapachy, które nam towarzyszą. No i oczywiście możemy się kąpać w Morzu Karaibskim. A Park Narodowy Cahuita to jest właściwie park, który jest przy samej plaży i można tam podziwiać właśnie różne stworzonka, od właśnie węży, tutaj od tego już właśnie służy nam przewodnik, który wyszukuje, bo wie doskonale, gdzie te zwierzęta mieszkają i opowiada nam o życiu tych zwierząt. Z doświadczonym przewodnikiem, bo w parku Cahuita, w otaczającej nas gęstwinie, ciężko jest naprawdę samemu wypatrzyć jakieś interesujące zwierzę. I tak, w Puerto Viejo odpoczniemy i nadejdzie czas na pożegnanie. Czeka nas jeszcze przejazd do San Jose, do stolicy, z której będziemy mieli wylot, ale po drodze będzie jeszcze atrakcja. Zatrzymamy się mianowicie, żeby zobaczyć jeden z najwyższych wulkanów Kostaryki, wulkan Irasu. Do krateru Irasu podjedziemy naszym minibusem i tutaj będzie niespodzianka, bo w kraterze znajduje się jeziorko. Oczywiście czasami ma kolor błękitny, czasami turkusowy i nad wulkanem rozpościerają się chmury. Jest to takie miejsce no po prostu niesamowite, prawda? Tak. I Irasu znaczy ziemia, która drży, czyli wulkan jest wciąż aktywny. Dokładnie. No na koniec pożegnanie w San Jose, w mieście Świętego Józefa. Trzeba będzie pójść, powspominać sobie to, co przeżyliśmy, poopowiadać sobie jakieś anegdoty.
No i spróbować może wyśmienitego trunku, którym może pochwalić się Kostaryka, rumu Centenario. Może takiego 25-letniego. No i na koniec poranne gallo pinto na śniadanie i wylot do domu. Opowiadali Wam o Kostaryce Joanna Antkowska i Piotr Neumann. Kiribati Club. Czy zauważyliście, że ulegając zwyczajom mieszkańców Kostaryki, sama zaczęłam zdrabniać opowiadając o niej? A jeśli Wam się podobało, dajcie nam znać i zasubskrybujcie nasz kanał. Wtedy będziemy z miłą chęcią nagrywali dalej o wszystkich krajach Ameryki Południowej i Środkowej.